Rozdział ósmy. Przywódca lwów. Jan Dolittle miał teraz przeokropnie dużo pracy, ponieważ setki, tysiące małp chorowały. Były wśród nich goryle, orangutany, szympansy, pawiany, koczkodany, małpki lori, wszystkie ich rodzaje. A wiele z nich umarło zanim doktor przyjechał do Afryki. Pierwsze, co teraz zrobił, to odseparował małpy chore od zdrowych. Potem zatrudnił Cici i jej kuzynów w przybudowie małego domku strawy. Na zakończenie zmusił zdrowe małpy do tego, by przyszły i zaszczepiły się. Przez trzy dni i trzy noce z dżungli Dolin i Wzgórz ciągnęły do doktora zastępy małp, a on przez trzy dni i trzy noce szczepił je. I wreszcie zbudowano większy dom, postawiono w nim łóżka, a na nich poukładano chore małpy. Było ich tak wiele, że nie miał się kto nimi opiekować. Doktor wysłał więc wiadomość do innych zwierząt lwów, leopardów, antylop, by przyszły pomóc w opiece nad chorymi. Okazało się jednak, że przywódca Lwów jest bardzo dumnym zwierzęciem. Zjawił się w szpitaliku pełen złości i pogardy. Pan śmiał mnie wezwać, ser? Zawołał posyłając doktorowi piorunujące spojrzenie, pan śmiał wezwać mnie, króla wszystkich zwierząt, żebym obsługiwał stado tych brudasów? Przecież ja bym nawet pyska nie wytarł żadną z nich po najmarniejszym posiłku. Mimo, że lew wyglądał bardzo groźnie, doktor zebrał wszystkie siły, żeby nie okazać, że się go boi. Ależ ja nie każę ci nimi pyska wycierać, powiedział spokojnie. A poza tym wcale nie są brudne. Wszystkie się dziś rano kąpały. Twoje futro natomiast pilnie potrzebuje szczotki. A teraz posłuchaj. Może nadejść dzień, w którym zachorują lwy. Jeżeli więc nie pomożesz mi teraz, lwy zostaną bez opieki wtedy, gdy będą jej potrzebowały. Taki właśnie los często spotyka zbyt dumnych. Lwy nigdy nie potrzebują żadnej pomocy. Odrzekł lew, zadzierając nos do góry. To one mogą sprawić, że inni jej potrzebują. Powiedziawszy to odszedł dumnym krokiem w głąb dżungli, przekonany, że zachował się godnie i elegancko. Leopardy i antylopy również były zbyt dumne, by pomóc, z tym, że antylopy jako zwierzęta zbyt nieśmiałe i lękliwe nie zachowały się tak niegrzecznie jak lwy. Uśmiechały się tylko głupkowato, przestępowały z nogi na nogę i twierdziły, że nigdy przedtem nie były pielęgniarkami. Biedny doktor martwił się szczerze, zastanawiając się, jakby tu zapewnić opiekę tysiącom chorych małp. Tymczasem, gdy władca lwów wrócił do swojej jaskini, na spotkanie wybiegła mu żona z rozczochraną grzywką. Jedno z naszych dzieci nie chce jeść, zawołała. Nie wiem co robić. Od poprzedniego wieczora nie zjadło ani kęsa. Zaczęła płakać i dygotać ze zdenerwowania. Była dobrą matką, prawdziwą lwicą. Władca wszedł do jaskini i spojrzał na swoje dzieci. Dwa śliczne lwiątka leżące na podłodze. Jedno z nich wyglądało żałośnie. Zamiast się tym przejąć, zaczął opowiadać żonie ciągle pełen dumy o tym, jak niedawno poradził sobie z doktorem. Lwice tak to rozłościło, że omal nie wyrzuciła męża z jaskini. Nigdy nie miałeś ani odrobiny rozumu! Zaryczała strasznym głosem. Wszystkie zwierzęta stąd do oceanu indyjskiego rozmawiają tylko o tym wspaniałym człowieku. Powiadają, że potrafi uleczyć każdą chorobę, a w dodatku jest podobno miły. To jedyny człowiek na świecie, który zna mowę zwierząt. I dlatego teraz, gdy nasze dziecko jest tak bardzo chore, pójdziesz i przeprosisz go. Tylko dureń jest nieuprzejmy wobec dobrego lekarza. No, ty. ty. I zaczęła go szarpać za kudły. Wracaj tam zaraz, ryczała. I powiedz mu, że jest ci przykro. I zabierz ze sobą wszystkie te pustogłowe lwiska, durne antylopy i przygłupie leopardy. Rób wszystko, co ci każe doktor. Staraj się ze wszystkich sił. Być może, jeśli będziesz wystarczająco miły, on przyjdzie obejrzeć nasze dziecko. A teraz jazda, szybko. Mówię do ciebie. Nie zasługujesz na to, by być ojcem. Wykrzyczawszy to wszystko, pobiegła do jaskini obok, gdzie mieszkała jej przyjaciółka, też matka Lwica, i wszystko jej opowiedziała. Tak więc władca Lwów wrócił do doktora i rzekł. Tak się złożyło, że przechodziłem tędy i tak, tak jakoś wpadło mi do głowy, żeby zajrzeć. No. I co? Ma pan kogoś do pomocy? Nie. Odrzekł doktor. Niestety nie, jak dotąd i okropnie mnie to martwi. Nie tak łatwo dziś o jakąś pomoc, trząsł bem lew. Zwierzętom nie chce się pracować. Yy, nie można ich za to winić poniekąd. Yy, zauważyłem pana kłopoty i. Yy, a tam nieważne, co będę robił. Yy, mogę właściwie po prostu wyświadczyć panu przysługę. Ale małp mył nie będę. Powiedziałem już innym zwierzętom, żeby też przyszły panu pomóc. Leopardy powinny zjawić się lada chwila. A tak przy okazji mamy w domu chore dziecko. Nie wydaje mi się, żeby było z nim naprawdę źle. Żona jednak niepokoi się. Gdyby wieczorem był pan w pobliżu, to czy mógłby pan rzucić na nie okiem? Doktor mógł już teraz być spokojny, ponieważ wszystkie lwy, leopardy, antylopy, żyrafy, zebry wszystkie zwierzęta z lasów, gór i dolin przyszłyby mu pomóc. Było ich tak dużo, że część musiał odesłać, zatrzymując tylko te najzręczniejsze. Wkrótce małpy zaczęły powracać do zdrowia. Pod koniec tygodnia szpitalik był w połowie pusty, a pod koniec następnego wyzdrowiała ostatnia małpa. Praca doktora była zakończona. A on sam tak zmęczony, że położył się do łóżka i spał całe trzy dni i trzy noce, nie przewracając się nawet z boku na bok. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.pl